Ersetik. Oczywiście Naser również Libana Grenot. McPherson. Najszybciej w tym sezonie z całej stawki. Gonić, także zobaczymy tak. Jak to, ale na Amerykanka przed na torze 7 także ma bardzo dobry rekord życiowy i to z tego roku, w tym roku ustanowiony, także myślę, że pociągnie Justynę ku świetnym rezultatom. Tak, Stepter przed Justyną Święty, Justyna na torze 6, Amerykanka na torze 7, Eid Naser na torze 5, McPherson na torze 4 i Libania Grenot tor 3. Patrzmy, bardzo dobry bieg wspomnianej przez ciebie Amerykanki. Świetne pierwsze 100 metrów. Naser też dochodzi naszą reprezentantkę. Justyna na razie w okolicach miejsca 4., 5. Popatrzmy, świetny bieg Stepter. Bardzo dobry bieg Stepter, ale również świetnie Naser. Justyna powoli teraz już zaczyna trzymać te dwie zawodniczki, które tak fantastycznie wystartowały. Libania Grenot na miejscu 5. I teraz ostatnia setka. Drodzy Państwo, Naser jako pierwsza. Kolejna McPherson. Nasza Justyna na miejscu 3. Jest atakowana przez Amerykankę. Tutaj widzimy Naser. Naser wygrywa. 50 sekund, 50 setnych. I mamy naszą Justynę poniżej 51 sekund prawdopodobnie na miejscu 4. Zobaczymy. Wszyscy będziemy czekać. Ale rzeczywiście ostra walka. Dobry wiek Polki. Dobry wiek i ostra walka. Dobry wiek Polki. Z Amerykanką z 7 toru i zobaczymy, jak to się skończy. Wicemistrzyni świata na miejscu 1. 50-51. McPherson 50-69. Obie panie najlepszy w tym roku wynik na świecie. Stepter 50... Nie, słabszy wynik, tak. Będzie Justyna ze słabszym wynikiem w tym sezonie, ale 51-59, czwarte miejsce bardzo dobre w takiej stawce. Kolejny bieg, z którego robi się bardzo fajna średnia u progu tego sezonu. Tak, to nasze dziewczyny, jeśli chodzi o sztafetę, zaczęły bardzo mocno i pokazują, że rzeczywiście, jeśli chodzi o 4400, to jesteśmy głównymi kandydatkami do tego medalu. Nie ma co oczywiście taką skromność wpadać. One idą na złoty medal. Trzeba być realistą, stawiać jasno te cele i nie bać się tego. Wicemistrzyniami świata z tego roku pobiegły bardzo mocno. Także trzeba się przepychać. A Justyna solidny sezon, bez spadek. Zobaczymy, jak to dalej będzie. I wygrywa przede wszystkim.